Halo, witam, cześć, szczęść Boże, ostatnio wydano takie anime na Netflixie, wiecie, moje szczęśliwe małżeństwo, #uwuch. I szczerze, wiecie, widzowie, tak wiecie, między nami tylko, żeby to kurwa, że się jakaś plotka nie rozniosła, niefajna, bo ja się w tym zakochałem, kurwa, naprawdę. Jakoś tak od miłosnych scenek, chyba tak dla beki, to kurwa ode mnie jest daleko dość, ale... W anime uwielbiam kurwa romans, a szczególnie taki, że wiecie, główny bohater z główną bohaterką takie dotknęli się dwoma paluszkami kurwa i to trwało 3 odcinki. Zajebiście. A szczególnie gdy w anime jest moment, gdy nasza główna bohaterka albo nasz główny bohater z takim ścierwiem jebanym, co w przystaniach plutkiem. Tu kurwa leż tam, śmieciu. To dla mnie to jest kurwa najlepszy moment, kiedy widzisz, jak ta główna postać się podnosi na duchu. Staje się taki, wiecie, kurwa, dajcie im przeciwnika, byczki. To jest takie kurwa podnoszące na duchu, mega fajne i przyjemne. Netflix puścił coś takiego, plus to jest polski dubbing, plus którego da się słuchać. Polski dubbing, którego da się słuchać, naprawdę wow. Nie zawsze tak jest, bo na Netflixie jest dużo anime, których nie da się słuchać według mnie z polskim dubbingiem, ale to może na inny odcinek sobie zostawmy. I te włosy mnie troszeczkę już wkurwiają, no ale... Myśli, że patrzę na kamerkę i nie będę musiał tego montować, tego wstępu, będzie mój ryj jebany. No, jak to mówiłem, kamerkę wjebało. Zapraszam. Więc w pierwszych odcinkach poznajemy naszą główną bohaterkę, tak, bo to jest główna bohaterka i ona będzie, wiecie, wychodziła za mąż, czy i to jest o tyle wspaniałe, że tak jak mówiłem wam, nasze anime pokazuje nam główną bohaterkę, która jest ścierą jebaną, nikt jej kurwa nie szanuje, własna rodzina mówi jej, zdechniesz w końcu, jakby kurwa trzymamy cię dla beki, tak w sumie jesteś takim zwierzątkiem bardziej. Ale dobrze, od podstaw. Przenosimy się do starej Japonii, gdzie jesteśmy taki, wiecie, prestiżowej rodzinie. Wszyscy Japon, i najważniejsza rzecz to jest posiadać taki symptom magiczny, że posiadasz taką magię, kurwa, w sobie. I nasza bohaterka niestety nie ma czegoś takiego, ale jej siostrzyczka oczywiście, że posiada. I nasza główna bohaterka staje plebcem jebanym i zaczyna służyć im, kurwa, jest gorzej traktowana niż służki tam w sumie, można powiedzieć. Więc mało ciekawy aspekt, można powiedzieć, aczkolwiek jest fajnie. Dlaczego? Ponieważ widzimy ten przełom, kiedy nasza główna bohaterka wspomina o swojej mamusi. Mamo, kiedy właśnie ty nie żyjesz? Ale było dobrze z tobą, mamo, mamo, kurwa, tęsknię. I mamy tam takiego boja, który jest fajny, oni się tam dogadują, ale niestety tego boja, w którym nasza główna bohaterka chciałaby się w sumie ożenić, idzie jego siostra. Tak, jej siostra, kurwa, takie... Co? Jak po co? Co? Żafu? Ja? Ale dobrze, za koło nasza główna bohaterka wychodzi, okazuje się, że znaleźli takiego księcia, tam takiego skurwysyna, od którego wszystkie uciekają, kurwa, bo on jest strasznym chujem i właśnie tam go wysyłają. I uwaga, nie będziecie się spodziewali, ten boj, który miał być chujem, okazuje się zajebistą mordeczką, taką kurwa, stary, idziemy na melanż, będziemy napierdali cały czas. Plus ma zajebiste, długie, siwe włosy. Chuj wie, czy jest stary, czy genetycznie po prostu zjebany, nie interesowało mnie to. Aczkolwiek jest fuj nadziany i zajebiście, kurwa. Znaczy naszą bohaterkę mało co obchodzi, bo wiadomo, ona ma schizę życiową, cały czas przeprasza, wie, że jest nikim, kurwa. I nasz główny bohater, mimo tego, co wszyscy o nim mówili, próbuje jakoś nareperować ją, pokazać, że ej, stara, świat jest zajebisty, kurwa, zobacz, nie musisz za wszystko przepraszać. Kurwa, możemy zbić pionę, kurwa, coś potrzebujesz, mów. Oczywiście nasz główny bohater też miał takie do niej na początku. Nawet był fragment, gdzie myślał, że ją chce ją otruć, bo zrobiła żarcie. No bo różne kurwy do niego przychodziły. Ale to połączenie, znaczy głównego bohatera, który nie znalazł żadnego... Co ja chcę zrobić? Czekajcie. Ten palec zegnę, ten palec wyprostuję, ten palec zegnę... O! Idealnie do siebie... Idealnie po prostu do siebie pasują. Kurwa, jest takie piękne. Ale niestety mamy 4 odcinki tego anime. I przy ostatnim próbują rozdzielić naszą bohaterkę, naszego bohatera. I leki zamęć tam robi. Aczkolwiek nie będę wam psuł zabawy, naprawdę mega świetne anime, tak jak mówię. Dla mnie do romansu troszeczkę jest daleko, kurwa. Taki w rzeczywistości, chyba że dla beki to robione, to spoko. Aczkolwiek w anime, kurwa, uwielbiam. I Czekam na te anime cały czas, kurwa, że będzie wychodził kolejny odcinek, kurwa. No co ja będę wam więcej mówił? Zakochałem się po prostu.